No to czas na zakupy. Czyli to, co dziewczyny lubią najbardziej. Idziemy na zakupy. Ta-da-da, ta-da-da. Tym razem stworzymy zielony taras. Patrz. I mamy piękne stolice. Na samym wejściu. Pokażemy wam w tym odcinku, jak to zrobić i idziemy szukać kolejnych gatunków. Monstery, Olcia, bierzemy? Monstery, weźmy areki. Areka. Paczeka duża. O! Zasłonię ciebie, Ola. Nie ma mnie. Zielone jest okej. Okay. Dobra, ale bierzemy tyle roślin, coś musimy jakiś środek do ochrony znaleźć. Dzień dobry. Mogę jakoś pomóc? Dzień dobry. Potrzebujemy środka ochronnego i przeciw robakom. Jakieś preferencje? Tak, żeby mogła nasza bohaterka i sobie spsikać te roślinki na zewnątrz i w domu. Ma coś idealnego. Proszę dać mi chwilkę. Super. Wydaje mi się, że będzie idealny. Super. Bardzo fajna ciekawostka, jest organiczny. Czyli naturalny. My lubimy naturalne rzeczy. Ekstra. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Mamy tyle kwiatów, Ola, teraz czas na doniczki. Aż mnie nie widać. Wybieramy. Ale piękne te donice. Dużo. Patrz. To by mi pasowało. Co myślisz? Piękną moją strukturę biorę. Ładnie. Ale taką większą jeszcze na pewno, jeszcze musimy. Ale wziąć. Jest tutaj. Ale wybór jest ogromny. Wiesz co, ja od razu patrz. Ale to jest kawał porządnej donicy. Tak to ładnie wygląda. Jedziemy. Piękne. I te niebieskie też są ładne. Tak, ale nie tym razem. My uwielbiamy naturalne materiały. Dlatego wybieramy ten stół. Stół to jest chyba akacja, nie? Tak, akacja mi się jest twardym drewnem, więc plus jest taki, że się nie rysuje. Poza tym jest piękny w formie. Co jest fajnego w tym zestawie? Ława. To jest naprawdę dobra alternatywa do krzeseł, ponieważ zdecydowanie więcej osób nam się wtedy zmieści przy tym pięknym stole. Ale proste formy się bronią i to wygląda naprawdę super. Mniej znaczy więcej. Idziemy zamówić transport. Narzędzia, Ola. Jeszcze narzędzia. Narzędzia i rękawiczki. Miarka też? Zawsze się przyda, bo one się gubią bardzo. Łopat nigdy za wiele, żebyś mogła pokopać trochę, Olcia. Nożyce. Wszystko? Tak. Grille, grille. Jaki wybór, co? I na którego się tu zdecydować? Na dużego. No. Zaczaki fajne. Widzę, że się panie zastanawiają. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Szukamy grilla. To dużego. Jest bardzo dobry wybór. Solidny ruszt żeliwny. To jest ruszt, który będzie trwał przez nawet 10 lat. Do tego półeczki, które możemy sobie zdemontować, jeżeli ich nie potrzebujemy. Ekstra. I jeszcze dodatkowo, przepraszam, możliwość regulacji sprawdzania temperatury. Super. No i świetnie, mamy wszystko. Jedziemy do chłopaków.